Sponsorem jest porównajto.pl, strona, na której znajdziecie najtańsze lokaty, konta i pożyczki. 10 najstarszych miast. 10. Bejrut, stolica i największe miasto Libanu, leżące w środkowej części kraju. Bejrut stanowi siedzibę libańskiego rządu i odgrywa kluczową rolę w gospodarce kraju. Po zniszczeniach spowodowanych ostatnimi konfliktami zbrojnymi w Bejrucie, prowadzone są ożywione prace renowacyjne zarówno w historycznym Śródmieściu, jak i w dzielnicach turystycznych i handlowych. Bejrut jest zamieszkany od 3000 roku przed naszą erą. 9. Gaziantep, miasto w południowej Turcji, ośrodek administracyjny prowincji o tej samej nazwie. Miasto znane z pistacji i robionej z nich baklawy. Miasto położone jest przy linii kolejowej ze stacją o tej samej nazwie prowadzącej do Mosulu w Iraku. Miasto zamieszkane jest od 3650 roku przed naszą erą. 8. Plovdiv, miasto w środkowej Bułgarii, drugie po Sofii pod względem liczby mieszkańców miasto Bułgarii i jedno z najstarszych w kraju. Ważny ośrodek gospodarczy i naukowo-kulturowy kraju. Tutaj też założono pierwszą bułgarską szkołę, zaś samo miasto istnieje od 4000 roku przed naszą erą. 7. Sydon, trzecie pod względem wielkości miasto Libanu, liczy około 170 tysięcy mieszkańców, położone na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Sydon zamieszkany jest od około 4000 roku przed naszą erą. W starożytności było to portowe miasto fenickie. 6. Fadżum. Fadżum leży na pustyni libijskiej, około 85 km na południowy zachód od Kairu. Miasto zamieszkane od 4000 roku przed naszą erą. W północnej części miasta znajdują się pozostałości starożytnego miasta egipskiego Shedet. 5. Suza, miasto w starożytnym Elamie, jedna z jego stolic, obecnie leży w Iranie. Nie jest znana dokładna data powstania miasta, wiadomo jednak, że już w 4. tysiącleciu przed naszą erą kwitło tu życie miejskie. Miasto prawdopodobnie powstało w 4200 roku przed naszą erą. 4. Damaszek, stolica oraz drugie co do wielkości miasto Syrii. Damaszek jest jednym z najstarszych ciągle zamieszkanych miast na świecie, jak również kulturalnym i religijnym centrum Orientu. Miasto powstało w 4300 roku przed naszą erą. 3. Aleppo. Aleppo zamieszkane od 4300 roku przed naszą erą to jedno z miast Bliskiego Wschodu, w którym znajdziemy liczne zabytki architektury, głównie kultury arabskiej, bo jest to jedno z wielkich centrów kultury arabskiej. 2. Byblos. Miasto to stale zamieszkane od 5000 roku przed naszą erą. Jest przez tysiąclecia ściśle związane z legendami i historią obszaru śródziemnomorskiego. Jest to miasto w środkowym Libanie na wybrzeżu Morza Śródziemnego. Centrum administracyjne dystryktu Kada Jubail. 1. Jerycho. Zostało założone około 11 tysięcy lat temu, co czyni z niego najstarszą nieprzerwanie zasiedloną osadę świata. Jest siedzibą władz jednego z 16 okręgów administracji autonomii palestyńskiej. Miasto jest położone około 270 metrów poniżej poziomu morza i jest jedną z najniżej położonych miejscowości na świecie. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Cześć!